To definitywnie był występ koncertowy, a nie konkursowy. Myślę sobie, Gosia, czy ty się pomyliłaś tam? To jest dużo lepiej niż Adele. Bo Adele tego nie potrafi. Fałsz na fałszu! Chciałam być szczera i autentyczna, ale chyba przesadziłam właśnie w tym momencie. Jakby widzisz absurd tego? Głupie to jest. Nie lubię tego. Myślę, że ktoś to zrobił specjalnie i mi się to bardzo nie podoba. Myślę, że wiele by to oglądało osób. Hej, trochę szybciej mi bije dzisiaj serce, dlatego że tutaj już siedzę kilkanaście minut i dywaguję nad tym, na ile chciałabym się odsłonić. A chcę, dlatego że prowadziłam ostatnio warsztaty i usłyszałam zdanie, które mnie tak zmroziło i strasznie skonfliktowało i jednocześnie rozradowało i zasmuciło i wszystko naraz, dlatego że usłyszałam coś w stylu, że super warsztaty, dziękuję, stworzyłaś taką bezpieczną atmosferę, nie było żadnej oceny i bardzo się cieszę, że tu przyszłam, mimo że się bałam, bo oglądając Cię na YouTubie, nie można Ciebie tak poznać jak teraz na żywo i teraz widzę, że jesteś bardzo ciepłą osobą i coś tam, komplementy, a ja usłyszałam i to jest oczywiście po mojej stronie, że to usłyszałam, ale że nie pokazujesz się na YouTubie z tej strony, nie pokazujesz się na YouTubie jako ta osoba bardzo wrażliwa i bardzo ciepła i bardzo łagodna i miękka i skonfrontowało mnie to, więc mam postanowienie, że chcę się pokazywać bardziej i trochę mi bije serce, bo nie wiem jak i trochę się boję i jednocześnie też bardzo to się akurat zbiegło w czasie, ale bardzo, bardzo jestem wdzięczna za sponsora tego odcinka, którym jest Pleso. Pleso jest platformą do terapii online i zanim to powiem, to najpierw szybka historia, bo wydaje mi się, że nie pokazywałam się mocno i nie pokazywałam dużo z siebie, ze swojej miękkości i wrażliwości, dlatego że bardzo szybko musiałam wyhodować grubą skórę i bardzo szybko musiałam nauczyć się zdobywać odporność i dystansować się, depersonalizować trochę tą naszą relację z uwagi na różne komentarze, które dostawałam przez lata. I to nie jest tak, że mam, wiecie, dużo hejterów, bo tak naprawdę biorąc pod uwagę wolumen komentarzy i wolumen wyświetleń do liczby tych negatywnych, bardzo przykrych rzeczy, to tego nie jest dużo. Ale sam wiesz pewnie i sama wiesz, jak to jest, że możesz usłyszeć 1000 komplementów i jedna osoba powie coś przykrego i będziesz tą jedną rzecz rozkminiać, prawda? To była, wydaje mi się, kiedyś jedyna droga dla mnie. Teraz myślę, że jest inna, że to nie było, że muszę depersonalizować i muszę się dystansować, ale kiedyś to była jedyna dla mnie dostępna opcja. Potem poszłam na terapię. Wiem już teraz, że to nie jest jedyna dostępna opcja. I dzisiaj też przygotowywałam się do tego odcinka. To jest może dużo powiedziane, bo dzisiaj będzie reakcja, więc nic nie oglądałam. Ale spojrzałam w komentarze i zobaczyłam jeden komentarz na etapie półfinałów The Voice of Poland, gdzie wszyscy byli genialni. I większość komentarzy jest takich, że wow, ale poziom, genialne. W ogóle to jest niesprawiedliwe, że takie utalentowane osoby musiały odpaść. Nagle czytam komentarz, ale ten człowiek wyje, nie da się słuchać tych wypocin. I myślę sobie, ile trzeba i czy to jest w ogóle realne, żeby wyprodukować takie dzieło, na które nikt nie powie nic złego, że to chyba nie jest możliwe, ale żeby być okej z tym w środku i nadal produkować to dzieło, czyli mieć świadomość, że komuś się nie spodoba, mieć świadomość, że ktoś napisze okropny komentarz, mieć świadomość, że może być tak, że połowa osób nawet tego nie będzie lubić i nadal podjąć tą decyzję o tym, żeby to zrobić, żeby wyjść na scenę, żeby zaśpiewać, żeby wyprodukować ten film, żeby powiedzieć o tym, co prawdziwie we mnie, to wymaga ogromnej wewnętrznej odwagi, to wymaga świadomości tego, jakby kim jestem, mojej tożsamości nieopartej w zewnętrznych formach atencji, komplementów, uwagi, wszystkiego i wyobrażam sobie, jak okropnie to jest trudne dla wszystkich osób w The Voice i też wiem, jak dla mnie to jest na co dzień trudne i że to depersonalizowanie i oddalanie się i niepokazywanie tego mojego serca było próbą ochrony i przeszłam przez wiele ciemnych miejsc w ciągu tych 5 lat i wiele łez wylałam z różnych powodów, ale w tym wszystkim wsparciem cały czas była terapia i ja jestem wielką adwokatką i orędowniczką i rzeczniczką wszystkich form terapii, bo sama czynnie uczestniczę od ponad 4 lat i jestem świadectwem tego, jak wiele się zmieniło, jak wiele lęku odeszło, jak wiele prawdziwej pewności siebie, nie takiej na pokaz, się pojawiło, jak relacje się poprawiły, jak regulacja emocjonalna jest prostsza, jak dużo mniej mnie wytrąca z równowagi. Pamiętam, jak sama zaczynałam i jak wielką niewiadomą było w ogóle, do kogo pójść, jaki nurt, ja nic o tym nie wiem, gdzie mam dzwonić, gdzie mam w ogóle szukać, czy w Google'ach, czy po znajomych, czy rekomendacje. I mam też znajomych, którzy szukali tak latami. I mam też koleżankę, która opowiadała mi o swoich trudnościach i powiedziała, że przeszła przez 9 psychoterapeutów, aż trafiła na tego właściwego, który był dopasowany do jej potrzeb. A teraz mamy Pleso, psychoterapię online. To jest portal i aplikacja do połączenia cię z twoim psychoterapeutą. Na podstawie ankiety, którą wypełnisz. Ankieta sprawdzi twoje potrzeby, dobierze i zarekomenduje tobie terapeutę, a potem za pomocą aplikacji
łączysz się ze swoim psychoterapeutą. I teraz na pierwszą sesję masz 30% taniej z kodem GOSIASATALA30. I wiem, że to może wydawać się jak taki trochę krok w niewiadomą stronę, że skaczesz i nie wiesz, gdzie wylądujesz, ale zachęcam Cię chociaż do wypełnienia testu. A po wypełnieniu ankiety niech nie przerazi Cię konieczność zarejestrowania się, żeby zobaczyć te rekomendacje, bo nawet jeżeli się zarejestrujesz, nie musisz robić dalej nic więcej, ale ten pierwszy krok będzie super cenny. Także wejdź na stronę, link w opisie, wypełnij ankietę i potem zarejestruj się, żeby zobaczyć, kogo Tobie system zarekomendował, jakie to nurty terapeutyczne. Możesz potem o tych nurtach przeczytać na internecie i zobaczyć, czy to jest coś, co Tobie będzie pasować. I to jest tak super cenne i tak się cieszę, że mogę być teraz częścią tego, więc to jest to, co rekomenduję. Ja osobiście dla siebie mam ten cel teraz, żeby w tej relacji YouTube'owej z Tobą być bardziej swoja, normalna i opowiadać o swoich przeżyciach, swoich doświadczeniach. I dzisiaj to był dla mnie pierwszy krok. Może nie pierwszy taki, że w ogóle nigdy tego wcześniej nie zrobiłam, bo w wielu analizach głosu otwieram trochę swojego serca, ale może taki pierwszy świadomy. A Twój pierwszy krok może być taki, że otworzysz tą stronę i wypełnisz ankietę i zobaczysz, co Tobie system zarekomenduje i rozważysz, co dalej chcesz z tym zrobić. Jeżeli rozważysz, że chcesz pierwszego spotkania, że chcesz zobaczyć, jak to jest, że chcesz usłyszeć perspektywę drugiej osoby, że chcesz wejść z kimś w dialog i podzielić się swoim doświadczeniem, to link w opisie. Zapraszam bardzo serdecznie. Użyj kodu GOSIASATALA30. A teraz przechodzimy do reakcji na półfinały. To znaczy, że nie mam nic przygotowane, nic nie słyszałam. Wszystko będzie żywą, świeżą, prawdziwą, autentyczną reakcją i moimi świeżymi przemyśleniami na temat tego, co będę słyszeć. Zaczynamy. A jeśli mnie jeszcze nie znasz, to właśnie poznałeś mnie bardziej niż zazwyczaj. Jestem Gosia. To powinno wystarczyć. Uczę śpiewać. Zaczynamy. Ania Iwanek, Proud Mary. To są w ogóle takie genialne piosenki, teraz patrzyłam. Left a good job in the city. Working for men every night and day. Dużo twangu bardzo. But I never lost one minute of sleeping. Też bardzo fajne zarządzanie rytmem w obrębie frazy. Okej, trochę ciemniej. Mniej twangu. Bardzo fajnie. Już dużo kolorów było. Ci już będzie przyspieszenie? Tak, muszą zrobić krótką wersję. I jeszcze mam trochę odnośnie właśnie bycia sobą. Tutaj w tej edycji jest zatrzęsienie osób, które potrafią autentycznie wyrazić siebie na scenie. I uwielbiam to. I to jest ta rzecz, która sprawia, że my lubimy oglądać, że my czujemy prawdziwość danej osoby. I jeszcze bardziej atrakcyjne jest, kiedy widzimy tę prawdziwość pod różnymi względami. Bo wy na przykład znacie mnie prawdziwą w moich reakcjach, bo wszystkie są prawdziwe, ale nie widzicie jakby całej perspektywy. Bo ja tak sobie wyobrażam, że kiedy oglądasz moje reakcje, to ty widzisz tą prawdziwość, bo ja mam te reakcje prawdziwe. Jestem autentyczna, ale nie widzisz zawsze wszystkiego. I ja lubię, kiedy artysta na scenie pokazuje różne aspekty tego, jakim jest człowiekiem i co mu w duszy gra pod różnymi względami. Będę tego szukać dzisiaj. To w ogóle nie jest występ konkursowy, tylko taki płatny, koncertowy. Chwila, gadałam i nie słyszałam. Genialna! Pełna ekspresja i genialny wokal w tym. Ania, hit, hit z kosmosu. To jest koncert. Jakby to jest dla mnie definicja genialnego półfinału czy finału The Voice, że to nie jest występ konkursowy, tylko koncertowy. Masakra! Ona jest genialna! Rolling on a river.
wam tak, że jeżeli ktoś w tym programie miał uczynić zadość pani Tinie Turner, to była to Anna Iwanek. Fantastycznie. Genialny styl, genialna ekspresja i w tym wszystkim genialna technika i super ergonomia w głosie i wszystko było płynące. Były momenty, kiedy widziałam dłoń ustawiającą dźwięki, ale powiem szczerze, że to się zdarza tak często i ja bardzo często sama na przykład ćwicząc swój głos, ręce dają tak dużo i one tak bardzo pomagają, więc nie będę winić kogokolwiek za używanie ich w momentach trudnych, więc jakby odpuszczam to, ale to definitywnie był występ koncertowy, a nie konkursowy. To jest ta różnica, że na koncercie w ogóle zapominasz o tym, że ktoś to ocenia. Wszyscy się mają dobrze bawić i to jest cel i u Ani tak było. Genialnie. A teraz, o, Iza Płóciennik. Może powinnam ją na koniec wrzucić sobie, ale dobra. Ja tak lubię, kiedy mam pewność, że coś będzie genialne, to lubię to na sam koniec zostawiać, żeby jakby nagrywać film w oczekiwaniu. Ale wydaje mi się, że wszystkie występy będą tutaj genialne, więc Iza, niech żyje bal. Życie, kochanie, trwa tyle co taniec. Fandango, bolero, bebop. Ciekawy wybór piosenki w ogóle. Sam na różaniec i szaniec, jazda i basta i... Ale z drugiej strony właśnie nie. Bo powiedziałam, że ja lubię widzieć człowieka jakby z każdej strony, holistycznie spojrzeć i zobaczyć jego prawdziwość nie tylko w jednym stylu. Bo tak mi się wydaje, że piosenki Ani, nie oglądałam wcześniejszych live'ów, ale większość piosenek Ani była bardzo energiczna. A Iza miała wcześniej szansę zaśpiewać piosenkę energiczną i teraz dostała piosenkę wolną, balladową i to jest już inny aspekt. Muszę nadrobić live'y poprzednie, bo być może Ania śpiewała coś wolniejszego i bardziej balladowego, aczkolwiek no Lose Control było takie pomiędzy. Cieszę się, że Iza ma coś z innego charakteru, ale dalej ciekawy wybór piosenki. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca upadłość ogłoszą na bal, marsz na bal. Mam ciarki już. Niech żyje bal, bo to życie, to bal jest na bale. Nie żyje pan. Masakra, ona mi robi łzy w oczach. Nie zaproszą nas wcale. Ale melodie. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Wszędzie ciary generalnie. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. Ciekawe. Chłop robotnik, jak boła grzechu, nie by tu wynurza się fal. Wiedzie barwa. Mamy tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Sucha kostucha, tam i zbiegie dajło, wyłączy nam prąd. Myślę, że to zbędne. Że nie trzeba było aż tak dużo zmieniać. My Polacy jesteśmy bardzo przywiązani do takich klasyków narodowych. To jest prawie jak takie narodowe dzieło, nie? Ta piosenka. Narodowy skarb. I teraz jak ktoś to tyka za bardzo, to drażni, nie? Więc wydaje mi się, że to było trochę zbędne, że nie trzeba było tak dużo zmian melodycznych wprowadzać. Harmonicznie to już była wielka zmiana. I potem, gdyby Iza zaśpiewała melodię główną, prostą, z małymi modyfikacjami, że to byłoby trochę bardziej w stylu i ze smakiem. Ale akceptujemy. Bo raz mamy raz. Dziwna harmonia była. Bo to życie, to bal jest na bale. Niech żyje bal. Drugi raz nie zaproszą na salę. Orkiestra. Ale też to jest koncert. Tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia. A to życie za. Piękne. No, ja jestem fanką początku i końca, niekoniecznie tego środka. Wiem, że Iza potrafi, ale nie pykło mi tam harmonicznie raz i aranżacyjnie wydaje mi się, że było trochę przesadzone. Biorąc pod uwagę, że to jest skarb narodowy, ta piosenka. Ale oprócz tego Iza jest doskonała, więc tutaj nie mamy w ogóle nic do powiedzenia wokalnie. Przepiękne kolory i ciemno, i jasno, i falset, i pełne brzmienie, i wszystko doskonale pod względem przepływu i ergonomii śpiewania. Więc ja jestem wielką fanką tego, jak Iza śpiewa. Ogromną. Julia Konik-Rańda. All I Ask. Abli, maharet to
Chciałabym stabilny przepływ i każdy dźwięk z intencją przód, wydech, nie przód, wydech, z intencją wydech, bo mam takie wrażenie, że niektóre dźwięki Julii są zadławione i takie z takim jakimś dowstecznym kierunkiem, a niektóre są z przodu i mają wydech w intencji. Brakuje mi, żeby wszystkie miały wydech. To miała Ania i miała Iza, więc teraz mi tego brakuje. To jest jakby pierwsza myśl, a brzmieniowo doskonale i stylistycznie bardzo dobrze, ale Adele też to robi z tym cofaniem, więc... Ciary, ale melodia i harmonia, nie wiem czy głos. O, piękne było like na górze. A teraz jest za dużo z przodu. I myślę sobie, Gosia, czy ty się pomyliłaś tam? Czy ona... Problem w ogóle z myśleniem poziomem w kontekście przepływu, czy w ogóle myśleniem, że mam śpiewać do przodu, jest taki, że to prowokuje bardzo często reakcję pchania. I na samym początku, kiedy piosenka była spokojna, dźwięki, które miały intencję wydechu, nie myślę w ogóle do przodu, bo to było złe, co powiedziałam wcześniej. Ale Asia, nie wycinaj, bo musi mieć kontekst. Of course. Więc, kiedy na początku piosenki była intencja wydechu, to automatycznie głos się ustawiał w kształcie wydechu. Kształt wydechu jest taki, że idzie z dołu, odbija się od podniebienia i wychodzi. To jest nasz kierunek wydechu, nie? I potem były dźwięki zadławione, były jakieś dźwięki cofnięte, które nie miały tego wydechu. Ja pomyślałam, chciałabym do przodu, ale teraz słyszę cały czas przód, 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 przód. I nie myślę w kontekście nawet krtani, tylko myślę w kontekście ilości energii, która kosztuje, ilości siły, którą Julia zużywa, energii, którą Julia zużywa, a której mogłaby nie zużywać. Pamiętam, jak kiedyś Magda Sekuelenberger powiedziała mi o śpiewaniu, jakby, że energia zawsze płynie w górę i że ciśnienie, kiedy myślimy o energii w ciśnieniu i tak dalej, to myślimy zawsze w górę i musimy pozbyć się w ogóle myślenia, wypycham dźwięk do przodu, bo dźwięk do przodu wywołuje reakcję, wypycham do przodu. Więc ja myślę sobie, chcę wydech, ale nie chcę pchania. To jest ta różnica. I kiedy ja słucham Julii, ja bym chciała, żeby ona więcej myślała, płynie, wydech, wydech, ale nie, pcham i używam siły. To są jakby takie obserwacje na świeżo i takie świeże myśli, które tutaj się pojawiają w głowie na występ Julii. Tu kilka dźwięków było hitowych. Ale słyszysz to, że to jest cały czas to? Ale wiesz co powiem? Lepiej niż Adele. Dużo lepiej niż Adele. Tak, bo Julia ma elastyczność w krtani. Ma to, ma zwarcie. Jej zwarcie też jest elastyczne, to znaczy, że nie tylko ma elastyczność i nie tylko ma zwarcie, ale ma elastyczne zwarcie. Oh my god! Wow! To znaczy, że może śpiewać wysokie dźwięki na górze ze zwarciem. I to jest dużo lepiej niż Adele, bo Adele tego nie potrafi. Co ty gadasz?
i bardzo często zaciska i tam jest za dużo ciśnienia i za dużo kompresji i za dużo wszystkiego. I ostatnio zrobiłam film o Adele trochę, o tym jak waga wpływa na głos i analizowałam Adele przed i po i słychać to cały czas, że Adele nic nie zmieniła w swoim głosie, cały czas śpiewa tak samo, cały czas śpiewa ciśnieniowo. Julia też trochę, ale ma lepszą elastyczność w krtani i to ratuje. To ratuje, bo po prostu dźwięki, teoretycznie wszystko siadło. A ja sobie myślę o kształcie płynięcia energii, jakbym miała wziąć taki jakiś kolorowy spray i narysować na obrazku, gdzie widzę energię płynącą, to widzę bardzo mocną energię ekspansywną. I tego jest za dużo, za mocno dla mnie, więc to nie jest mój ulubiony występ teraz, tych półfinałów. A teraz Kacper Yesterday. O, uwielbiam Kacpra w ogóle, to już mówiłam od samego początku. Jego Gravity, perfecto. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Chwila, stop, bo wibrato na górze miało 6 herców. What? Albo nawet mniej. A ja kocham wolne wibrato. Vibrato ma częstotliwość, czyli jakby ile razy będzie fala w ciągu sekundy. Jak mamy 8 razy w ciągu sekundy, to jest 8 herców i to jest podobno przez cały świat najbardziej preferowane. Ja lubię te wolniejsze, takie nawet od 4,5 do 6. Kocham. No, 5, 5,5. I teraz to było takie vibrato na górze, więc ja po prostu... Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Pierwsza fraza beznadziejna. Aha! Ja myślałam, ile boków? Fałsz na fałszu? Pierwsza fraza do kosza. Ale reszta. Kacper nie ma pełnego pojęcia w górę. Trochę brakuje, utyka, ale nie jest to ekspansywne. Nie jest to na zewnątrz wypchane. Nie jest to tak płynące jak u Izy i u Ani, ale jest bardzo blisko. Jest bardzo blisko. I też u Rzeka. Kacper wielka siła jest w jego spokoju, wrażliwości i w jego prostych wyborach. On nie kombinuje, nie dodaje. Typu Iza zrobiła genialną piosenkę i tam tyle było riffów, tyle ozdobników, wszystkiego. To jest Izy siła. Iza jest genialna w tych rzeczach. Kacper jest genialny w prostocie i korzysta ze swoich atutów bardzo dobrze, bardzo mądrze. Love was such an easy game to play. Now I need a... To było autoagresywne do środka. Tego nie lubiłam. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Ładne. Love was such an easy game to play. Ale ja też dużo mocniej się utożsamiam z autoagresją niż z agresją na zewnątrz i ekspansją, tak jak było u Julii. Tak, super. Okej, okay. Kacper też nie był najbardziej ergonomiczny i nie zawsze jest, ale jestem zachwycona jego stylistyką i też dużo z tego, co on robi w głosie, rezonuje z tym, co ja często jakby, jaki jest mój model życia, śpiewania, wszystkiego. Więc słysząc go w autoagresji jest mi bliżej niż słysząc Julię w agresji na zewnątrz i w ekspansji na zewnątrz. Myślę, że to jest jakby tylko o to, że mamy jakąś tożsamość traum. Ale tak to działa. Tak to działa, że im więcej wspólnych doświadczeń, tym bardziej podobnie śpiewamy, żyjemy i tym bardziej się lubimy. Po prostu. Po prostu, tak to jest. Czasami sobie myślę, jakie smutne byłoby życie, gdyby wszyscy byli zdrowi. Nie. Źle powiedziałam.
Nie o to chodzi. Proste życie. Mało dramatów by było. A ego kocha dramaty. Więc mam dramę taką, że uwielbiam Kacpra. To jest moja drama. Uwielbiam Kacpra, utożsamiam się z wieloma jego rzeczami, które on robi w swoim głosie, z jego wyborami, z jego stylistyką. Może wspólna trauma. Nie wiem, ale to jest moja drama. Dobra, Klaudia Stelmasiak, lovely. I powiem szczerze, że postać Klaudii do tej pory jakoś umknęła mi w ogóle. Nawet nie pamiętam, czy ja ją miałam w przesłuchaniach w ciemno. Może to być w ogóle pierwszy raz, kiedy w tej serii The Voice'owej, 15 edycji, będę słuchać Klaudii na wizji. Zobaczmy. Aczkolwiek dużo osób było i dużo osób lubiłam bardzo, więc mogę nie pamiętać. A, już wiem. Pierwsza fraza, tak jak u Kacpra, nieczysto wszystko. To nie jest główna melodia, a leci 4 razy z rzędu. Wolałabym główną melodię 2 razy na przykład, a wyższą melodię później. Stylistycznie, bo technicznie, ergonomicznie działa. Wszystko jest dobrze. Więc teraz jakby wchodzi moja preferencja. Obserwacja jest taka, że bardzo dużo było głosu głowowego. My jesteśmy przyzwyczajeni do falsetu w przypadku Billie. Podobnie Sarah James robiła bardzo często falset i wszystkie wersje w tym fragmencie "Isn't it lovely?" Ten fragment. My znamy falset. My znamy powietrze, szelest, bardzo dużą lekkość i też umiejscowienie z przodu. Kiedy wchodzimy w wersję Klaudii, "Isn't it lovely?", to mamy głowę. To jest kompletnie inne brzmienie niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. I też śmiem twierdzić, że mniej popularne w ogóle w muzyce popowej. Dużo mniej popularne. Wybór stylistyczny Klaudii jest bardzo odważny. Nie wiem, czy świadomy. I tak samo nie wiem, czy ta melodia zamiast da 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 da, to jest melodia główna w tym fragmencie wcześniejszym. A Klaudia śpiewa cały czas drugi głos. I zastanawiam się, czy to są świadome wybory. Bo jakoś czuję, że nie do końca. Ale nie wiem, czy to jest dobre odczucie. Znowu po 4 razach tego samego już jestem trochę znudzona. Chciałam być szczera i autentyczna, ale chyba przesadziłam właśnie w tym momencie. Yes, exactly, exactly. Znudzona, ale nie tak negatywnie na zasadzie, że Klaudia mnie nuci, że to jest personalne. Tylko ta melodia, która nie jest melodią główną, ja znam piosenkę i wiem, że to nie jest melodia główna, więc jestem jakby rozdrażniona tym, że jest tak dużo zmian i że ja nie mogę usłyszeć tego, co ja lubię. Moje uwagi są głównie aranżacyjne, stylistyczne, dotyczące wyborów melodycznych, dotyczące wyborów, jakim głosem śpiewam, jak w krtani ułożę, co ja chcę w ogóle na tych moich fałdach głosowych. Tutaj dużo mnie nie pasuje do moich preferencji. Ale nie mówię w ogóle tutaj o jakby stylu śpiewania Klaudii, bo krtań działa okej. Miałam też trochę
trochę wrażenie, że pierwsza fraza, nieczysto, podobnie jak u Kacpra przed chwilą, ale to hipertonowanie, śpiewanie za wysoko, pojawiało się kilka razy w występie Claudii. I taka jest trochę też domena głosu głowowego. Kiedy śpiewamy głosem głowowym, to on ma tendencję do zawyżania i inaczej się ustawiają alikwoty i bardzo trudno jest zrobić wrażenie czystości, bo ona mogła śpiewać czysto, a my słyszymy cały czas nie te alikwoty, co trzeba. Mamy wrażenie, że cały czas zawyża, że cały czas jest jaśniej niż trzeba. Więc może to jest trochę to. Spojrzę w komentarze. Podoba się ludziom. Myślę, że tutaj bardzo zależy od preferencji brzmieniowych i preferencji stylistycznych, po prostu. Ktoś napisał, że trochę zbyt drzewnie. No, ta drzewność może być właśnie tym wyborem głosu głowowego. Może to być to. Dalej, Maciej Rumiński, Toy Soldiers. Ciekawa piosenka dla Maćka. Trudna jest też. It wasn't my intention to mislead you. It never should have been this way. What can I say? Powiedziałam trudna w kontekście takim, że nie wiem, czy będzie pokazywać Maćka najlepsze atuty. To chciałam powiedzieć. It's true, I did extend the invitation. I never knew how long you'd stay. Do tej pory jeszcze Maciej nie błysnął. W sensie nie miał miejsca, żeby zabłysnąć. To chciałam powiedzieć. Właśnie ta piosenka nie pokazuje w ogóle magii Maćka. Kompletnie nie. I myślę też, że dla Claudii piosenka Lovely też nie była dobra, bo nie pokazała tego, co Claudia robi najlepiej. No, aż się rozdrażniłam teraz, bo dotarło do mnie to. I przepraszam za... Znaczy, może byłam bardzo surowa dla Claudii przed chwilą. Myślę, że byłam. Ale już teraz widzę, że moja złość jest skierowana na produkcję, bo co to za pomysł, żeby wziąć głos Claudii i stwierdzić, popatrz, Billie śpiewa zupełnie inaczej. Weźmy piosenkę, którą Billie napisała dla samej siebie i dajmy ją Claudii. Jakby widzisz absurd tego, to jest po prostu absurdalne. To w ogóle nie była piosenka dla niej. Więc oczywiście, że wszystkie wybory stylistyczne były, w mojej opinii, niewłaściwe. I to jest oczywiście moja personalna opinia i nie dotycząca głosu Claudii, a bardziej tego, co ten głos zrobił z tą piosenką. W ogóle to nie jest to. Jak Billie śpiewa? Bardzo z przodu, bardzo lekko, bardzo powietrznie. Jak śpiewa Claudia? Ciemno, z tyłu, dźwięcznie. Hello! W ogóle to się nie zgrywa. Co, chcieli może, żeby Claudia pokazała jakąś inną umiejętność? Nie wiem. Maciej to samo. Jego magia jest w ogóle w czymś innym. Piosenka Toy Soldiers w ogóle nie pokazuje jego magii. W ogóle nie pokazuje jego błysku. W ogóle nie daje mu miejsca i przestrzeni na jego blask. Głupie to jest. Nie lubię tego. Słucham na siłę teraz. Tak samo jak u Claudii słucham na siłę. Nie ta piosenka do tej osoby. No ładnie śpiewa. Bardzo ładne umiejscowienie głosu jest cały czas. I stabilne. Genialne wręcz tutaj. Fajne. Super. Super. Bo Maciek ani razu na chwilę nie stracił nawet tego samego miejsca. Przez całą piosenkę był w tym samym miejscu i to było bardzo spójne, bardzo jednolite i świadczyło o genialnej kontroli. Więc to jest super, super plus. Ja teraz będę ubolewać nad niesprawiedliwością w kontekście dla Claudii, bo w ogóle tego nie rozumiem. Czy to była zagrywka jakaś specjalna, celowa? Nie podoba mi się to w ogóle. Myślę, że ktoś to zrobił specjalnie i mi się to bardzo nie podoba. Nie lubię takich zagrywek. Nie lubię. Lubię, kiedy sytuacje są fair. Lubię, kiedy ludzie mają te same szanse. I Claudia tutaj nie miała w ogóle szansy na to. Jej głos jest zupełnie inny. Ona błyszczy w innych miejscach. I podobnie Maciek. Wydaje mi się, że Maciek jakoś obronił się w tej piosence, bo to nie było aż tak super daleko od tego, co on normalnie śpiewa. Ale Claudia i Billie są po prostu dwie skrajności. Pff,
absurd. Ubolewam nad tą niesprawiedliwością. Mikołaj Przybylski, Fallen. Jakiś komentarz na YouTube nie przeczytałam o tym, jak ktoś stwierdził, że ja nazwałam Mikołaja psychopatą, czy tam socjopatą. What? Uwielbiam! Uwielbiam, jak on śpiewa. Kocham go. Przesadzam, sorry. Ale Mikołaj, nie jestem psychofanką, hej? Chill. Ja po prostu chcę go więcej wzroku na sobie. Chcę więcej atencji. Tak bardzo kocham, że chcę więcej. Proszę mnie tu źle nie rozumieć. I celowo nie obracać moich słów na odwrót. Kota ogonem, jak to się mówi. O, ja już to czuję. I'm in my bed. You're not here. Kochaj, jak on śpiewa. And there's no one to blame but the drink and my wandering hands. Forget what I said. It's not what I meant. And I can't take it back. I can unpack the bag that you left. What am I now? What am I now? What if I'm someone I won't talk about? I'm falling again, falling again, I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone I just want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. Dobra. Muszę powiedzieć jedną rzecz. Mikołaj jest cały czas bardzo zachowawczy i w tej piosence to trochę słychać, że nie ma takiego super płynięcia w nim, bo w głosie u niego wszystko działa genialnie. Ja kocham, on mógłby śpiewać. Kiedyś się mówiło, że taki człowiek mógłby śpiewać książkę telefoniczną, ale już teraz nie mamy książek telefonicznych, więc pomyślałam sobie, mógłby czytać. Nie wiem, co to mam na półce. Na przykład Neufert, podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. O, myślę na przykład, że taką książkę mógłby Mikołaj mi zaśpiewać i ja bym ją słuchała. Ale trochę mi brakuje takiego spontanicznego flow, wydłużania fraz. Może te frazy są trochę zbyt odcięte od siebie nawzajem. Może za dużo przerw. Będę myśleć dalej przez drugą połowę piosenki. Ja myślę, że wymyśliła Mikołajowi karierę. Właśnie. Ale ona jest taka trochę nie dla dzieci. Ja myślę, że Mikołaj... Ja bym oglądała. To wysoko postawiona poprzeczka. Myślę, że Mikołaj mógłby nagrywać takie TikToki albo takie rolki. Nie wiem, czy ja chcę w ogóle teraz w to brnąć. Ale miałam tą wizję w głowie. Matko, przepraszam, Mikołaj. Ja naprawdę nie jestem psychofanką, okej? Okay? Bo on jest sexy w tym, więc ja bym to wykorzystała. Hold on. Mikołaj, weź napisz jakiś taki album takich sexy piosenek, które nie dają się dla dzieci. I niech one będą takie minutowe i rób z tego rolki albo TikToki. Genialny pomysł, nie? I to jego usta. Pomimo takich niedoróbek, które czuję jako niedoróbki, na zasadzie właśnie, że te pociachane frazy, że jakiś taki brak łączności czasami, że w głosie wszystko działa, każda z fraz osobno działa, a razem jakoś tak nie płynie, to pomimo tego, I'm loving it. Tak, tylko mogę powiedzieć. Mikołaj, rozważ ten pomysł, ja bym to oglądała. Myślę, że wiele by to oglądało osób. Tak i koniecznie musisz tak te usta oblizywać cały czas. Wybaczcie, naprawdę wybaczcie. Ale to jest genialny atut Mikołaja, musiałam odpowiedzieć. Ja cały czas mówię o atutach tutaj. Nie wiem, czy się strzeliście, że w tym odcinku mówię cały czas o atutach genialnych wokalistów, którzy mają genialne atuty i że powinni błyszczeć. No i Mikołaj, sorry, nie jesteś zbyt taki ekstrawertyczny na scenie, więc może niekoniecznie rób show, ale taka tajemniczość, taki półmrok, jakieś takie światło snopowe, takie na jakiś tam bok twarzy i takie...
Ale to byłby czad. Mikołaj, czekam na te rolki. Jarosław. Ej, co się stało z tymi włosami? Ja lubiłam tamte włosy. Takie. Ale riff. There's a big black sky over my town. I know where you are, I bet she's around. Lubię te ozdobniki bardzo. And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, oh. Jarosław, mega! And I'm right over here. Why can't you see me? Oh no. Ja wiem chyba, w czym jest problem. Bo mi się bardzo podoba, jak Jarosław śpiewa. Ale mam świadomość tego, na podstawie różnych komentarzy tam wcześniej, że to nie jest taki największy faworyt wszystkich, nie? No i teraz chyba wymyśliłam dlaczego. Bo Jarosław nie ma takiego jednego wyróżnika. Takiego czegoś, co... Że tak jakby, wiecie, Maciej to jest ten taki, co odlatuje im w swój eter, nie? Mikołaj to jest ten taki zblazowany, co ma super głos i coś tam. I za to jest ta... I każdy ma taką swoją łatkę, nie? I jakby ludzie robią to tak naturalnie, to nie jest jakaś taka rzecz świadoma, że to intencjonalnie się dzieje, tylko tak podświadomie nasze umysły działają, że jakby kojarzą i nadają jakąś łatkę, jakąś etykietę i tak kojarzymy ludzi. I Jarosław nie ma takiego jednego wyróżnika, takiej jednej rzeczy, która... A Jarosław to jest ten, co? No co? No, śpiewa ładnie, ma fajne riffy, śpiewa czysto, ale tak jakby jaka jest ta jedna rzecz? I tak sobie myślę, Jarosław, musisz ją znaleźć. Musisz ją znaleźć i ją pokazać. I najlepiej, żeby to było coś bardzo twojego, bardzo autentycznego. Tak sobie pomyślałam. Genialne otwarcie buzi było. Super. I przecież przepiękne umiejscowanie buzi. Umiejscowienie. Dziękuję. Teraz myślałam sobie, co gdyby Jarosław był tym, który genialne riffy robi, ale był niewykorzystany moment, bo teraz melodia poszła on my own, a mogła być on my own. I mógł być jakiś riff zrobiony z tego i na przykład, co gdyby to było to? A nie wiem, czy to jest to twoje. Tak tylko rzucam, nie? I też jakoś Jarosław tutaj tak wyjątkowo sztywno stoi w miejscu. On zawsze tak tańczył na scenie, więc może też ten luz i taniec na scenie. Trochę wymęczona ta piosenka jest jednak. Myślę, że kiepski aranż. Teraz powiem czemu. Końcówka super, końcówka super. Aranż kiepski, dlatego że początek piosenki spokojnie, cicho, koniec spokojnie, cicho, a w środku cały czas był power i Jarosław się zmęczył w środku. Ja tak czułam, bo ja byłam zmęczona, więc czuję, że on też był zmęczony. Że gdyby był w środku jakiś taki moment zejścia i na przykład ten moment, kiedy powiedziałam, że zamiast do góry pójść i trzymać długi dźwięk, można było zejść w riffie na dół i odpocząć na chwilę na dole. Dlaczego by nie? No ale to jest tylko tak do przemyślenia. Moje takie randomowe myśli zostawiam tutaj do rozważenia przez szanownych uczestników The Voice'a. Teraz czeka mnie jeszcze sprawdzenie, kto przeszedł do finału, a kto nie, bo tego też jeszcze nie wiem. Gdybym miała wybrać, w finale byłaby Ania Iwanek, byłby Kacper Andrzejewski,
Dzięki. Iza, oczywiście, no tak, ta piosenka nie była moją ulubioną, ale Iza oczywiście, więc Ania, Iza, Kacper. No i chyba Mikołaj. Jarosław też tutaj mnie, nie wiem w ogóle kto jest z jakiej drużyny, powiem szczerze, więc tutaj mogę też zawalić, na przykład biorąc dwie osoby z innej drużyny, ale bym wybierała między Jarosławem a Mikołajem. A teraz sprawdźmy. Muszę to wygooglować. Finaliści, SK.pl. Dobra, to może być wiarygodne. Iza, Mikołaj, Ania, Kacper. No dobra, tak. Nie wiem, w jakiej drużynie był Jarosław, żebym wiedziała, z kim on przegrał. A, był Jarosław kontra Izabela. Nie, no to Izabela. No to Izabela. Ale z tych duetów, że Klaudia versus Mikołaj, to Mikołaj faktycznie. Ania versus Maciek, jednak Ania. I Kacper versus Julia, Kacper. Ale czat! Ej, słuchaj, to jest genialny finał. To jest genialna czwórka. Bardzo mi się ten werdykt podoba. I to jest po raz pierwszy od lat chyba, że tak bardzo lubię osoby, które są w finale, że tak samo bym wybrała w półfinale. Nie pamiętam, kiedy tak ostatni raz było. Super! Super, 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 super wręcz. Dobra. Nie zapomnij o promo na Pleso. Terapia online, Gośla Sacala 30, to jest kod, który uprawnia Cię do 30% zniżki na pierwszą sesję terapeutyczną, czyli zamiast tam 180 czy 190 zapłacisz chyba coś koło 130-140. To jest bardzo fajna promocja, więc jeżeli ktoś rozważał, chce spróbować i nie wie, czy to jest dobry moment, to chociaż wypełnij ankietę, żeby w ogóle zobaczyć, kogo Ci system przydzieli i kogo Ci zarekomenduje. Potem poczytaj o tych nurtach terapeutycznych, przemyśl, jak się z tym czujesz i bardzo zachęcam, bardzo serdecznie zachęcam. Zrób ten pierwszy krok, spróbuj i zobacz. Bo bardzo się często boimy tych rzeczy, których nie znamy, które są takie niepewne, które są może społecznie mało akceptowalne. Może w Twojej rodzinie wyznaje się zasada, że na terapię idą tylko czubki. Posłyszałam takie teksty i moi rodzice też mnie pytali, ale po co Ci terapia? Ale po 4 latach już nie pytają, bo tyle się naprawiło między nami i tyle się naprawiło w naszej całej rodzinie i we wszystkich moich innych relacjach, że gdyby nie terapia, to nie wiem, gdzie teraz bym była w relacji z wszystkimi innymi ludźmi. No, więc bardzo rekomenduję, skorzystaj. Link do psychoterapii online Pleso w opisie tego filmu razem z kodem rabatowym Gosia Sacala 30. Dziękuję za wspólny czas tutaj. Napisz mi też w komentarzu, czy ta czwórka finalistów to są Twoje typy, czy to się też zgadza tak jak u mnie. I bardzo też chętnie przeczytam, tak szczerze, jak postrzegasz naszą relację tutaj. Czy chciałbyś więcej otwarcia mojego się na Ciebie w tej relacji? Czy czujesz się usatysfakcjonowana tym poziomem mojej otwartości? Czy jakieś są aspekty, o których ja nie mówię, a chciałabyś usłyszeć? Jakie części wydają Ci się zamknięte z mojej perspektywy, że może coś odgradzam, może coś ograniczam, a może wcale byś tego nie chciał, nie chciała? Może chciałbyś właśnie usłyszeć o jakimś aspekcie mojego życia, o którym często nie mówię, więc daj znać w komentarzu, a ja będę już może trochę z mniej bijącym sercem rozważać i rozpoczynać filmy i komentować i analizować i robić to wszystko, co na co dzień robię, ale z może jeszcze większą wrażliwością i otwarciem na drugiego człowieka. Subskrybujcie, lajkujcie, buziaki, pa pa.